Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kapitalna walka, no musisz być z siebie zadowolony. Tak, witam wszystkich. No mega, jestem zadowolony z siebie, to jest, tak jak mówiłem już w klatce, to jest spełnienie moich marzeń, tym bardziej, że nie dość, że debiut, to jeszcze właśnie pomyśli, no coś pięknego. Pierwsza runda tam było bardzo blisko skończenia, ile brakowało? No właśnie, trochę jestem na siebie zły, bo podpaliłem się tak naprawdę, zacząłem go okładać, nie pamiętam co weszło w stójce, chyba kolano, tak? Tak, zacząłem okładać Mikołaja. I w pewnym momencie mówię, że coś mi przeszkadza i patrzę po prostu jego nogi, zamiast je zepchnąć od razu, to zrobiłem to po chwili, gdzie Mikołaj już po prostu doszedł do siebie. Trochę jestem zły na to, ale no po prostu się podpaliłem, wiecie, gorąca krew, mimo że miało być na zimno, to trochę gorąca krew i no cóż, doświadczenie kolejne, tak? Ale twardy był, bo tych kolan przyjął kilka ładnych, potem jeszcze wiesz, w parterze te młotki. Tak, był twardy Mikołaj z tym, że te kolana, dosyć szybko on się sklejał, też prostował i tak naprawdę chciałem go szybko uderzyć tym kolanem i uderzałem go po prostu w stroną jeszcze uda, jeszcze kolano się nie zaczynało, bo tak to były większe obrażenia. Wiadomo, trochę poczuł, ale to jest jeszcze trochę bardziej miękka ta część i dlatego jeszcze chodził, tak? A w parterze to trochę przyjmował też na ręce, ale nie odbieram mu nic, jest bardzo twardym gościem. Był jakiś czas, który poczułeś, tam jeden backfist chyba wszedł. Nie, backfist nie, widziałem te backfisty, że się na nie czai, ale chyba w pierwszej rundzie to było, że symulował wejście w nogi, tak? Taki wielka hokla. Widziałem ją, przyjął ją chyba na rękawicę nawet, ale ją poczułem. Myślę, że jakbym przyjął na czysto, to mogłem mieć większe problemy, nie? Także to był ten jeden cios. Jak się czułeś kondycyjnie po tym pierwszym ataku takim mocnym właśnie w pierwszej rundzie? Myślałem, że to właśnie się odbije trochę i się jak gdyby zemści na mnie, ale powiem wam, że naprawdę czułem się świetnie. Byłem mega przygotowany, trenowałem z... Bardzo dużo rund stoczyliśmy z Mateuszem Rembeckim, to jest no pociąg. I szykowaliśmy się tak samo razem, tak jak byliśmy w tej samej kategorii i toczyliśmy dosłownie wojnę na tym treningu. I wiedziałem, że nikt mnie tak naprawdę nie zajedzie zapaśniczo graplersko jak Mateusz, tak? I no naprawdę czułem się świetnie. Wiadomo, że jako młody zawodnik, który rozpoczyna dziś karierę z MMA, no to chyba nie mogłeś lepiej trafić niż do takiej konstelacji gwiazd jak Bette Jim. Ponad 20, około 25 zwycięstw w zeszłym roku, także chyba nie ma nikogo. Masz mnóstwo osób, które się możesz uczyć i nie ma wielu zawodników, którzy by cię ciągnęli w dół. Dokładnie. W Berserker Steam, w naszym nowym klubie Bette Jim, który jest tak naprawdę jak ze Stanów, jak ze snów. Mamy tam wszystko, zaplecze tak naprawdę na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o sprzęt, bo i tak samo jeśli chodzi o kadrę i jeśli chodzi o chłopaków młodych, tak, czy też doświadczonych. Nie ma tak, już mówiłem w wcześniejszych wywiadach, że nie ma tutaj słabych ogniw i tak naprawdę jeśli idziesz na trening do Berserkerów, to wiesz, że nie będziesz miał łatwo. W takim razie powiedz, czego się możemy dzisiaj spodziewać po Wojtku Januszu i po Mateuszu Rembeckim. No zupełnie inne wyzwania przed nimi. U Mateusza trochę taka walka, jak to się mówi, pułapka, ponieważ no, musi wygrać. Rywa ma dobry rekord, rekord nie odzwierciedla tego, co ci rywale prezentowali w starciach z nim, natomiast no, Wojtek Janusz w starcie na szczycie, można powiedzieć. Tak, no zacznijmy od Wojtka Janusza, będzie walczył wcześniej od Mateusza. To wydaje mi się, że no, przegrał, tak, to będzie jego rewanż. Przegrał kiedyś z Marcinem Łazarzem, ale nawet widziałem jakąś tam statystykę właśnie ich rekordów od czasów ich poprzedniej walki, to Wojtek zrobił straszny progres. Nie wiem dokładnie jak tam u Marcina Łazarza. Z tym, że właśnie też widziałem jakiś wywiad, gdzie mówi, że to będzie jego końcówka już tak naprawdę. A Wojtek jest według mnie jeszcze najlepszy i tak przed nim. Czy to chodzi o ciało, czy to chodzi o mental, jest strasznie głodny zwycięstw i jestem tutaj bardzo spokojny o niego. A myślę, że u Mateusza Rembeckiego to nawet nic nie muszę mówić, bo wam to dzisiaj wszystko pokażę, nie? Że jest gotowy na najwyższą ligę. Okazuje się dzisiaj naprawdę dobrze, ale berserkerzy jakby o tobie dużo nie mówili. Jak się pytaliśmy o młode talenty, gdzieś tam się ukrywałeś, to chciałbym zapytać, że trochę od początku na tej zasadzie, jak długo ty trenujesz pod okiem trenera Bagińskiego? Wiecie co, ze mną było tak, że zaczynałem ogólnie w Nakmaj Szczecin od boksu tajskiego. Potem zacząłem właśnie trenować zapasy i jiu-jitsu, brazylijskie jiu-jitsu w berserkerach. Zacząłem to wszystko łączyć w MMA. To było kilka lat temu, nie pamiętam ile dokładnie, lecz potem dostałem się do szkoły aspirantów z Państwowej Straży Pożarnej i byłem 2 lata w Poznaniu, w szkole aspirantów. Ta szkoła ma specyficzny charakter, jesteśmy tam skoszarowani i tak naprawdę zjeżdżałem do Szczecina 2 razy w miesiącu, raz w miesiącu. I trenowałem w Poznaniu w Czerwonym Smoku. I tak samo z Megakotami, Borysem Mańkowskim, z braćmi Rajewskimi, tak, z Mateuszem Gamrotem, z Michałem Pietrzakiem, bardzo dobrym moim kolegą, z Kubą Broczkowskim,
ich pozdrawiam wszystkich serdecznie z tego miejsca, tak samo Bartosza Jezierskiego. Więc byłem po prostu w Poznaniu i tak naprawdę od 2 lat jestem po tej szkole, jestem już zawodowym strażakiem, można powiedzieć, i rozwijam się dalej w Szczecinie, nie? U siebie na miejscu. Jeżeli jesteś zawodowym strażakiem, to na pewno macie wiele wspólnego z Maćkiem Jewtuszko. Zresztą słyszałem, że on bardzo mocno na ciebie liczy, wspiera cię i jest istotną częścią twoich przygotowań, wsparcia również mentalnego. Tak, dokładnie. Jest to mój przyjaciel, mój autorytet, mój jak gdyby mentor. Jeśli chodzi o płaszczyznę tego boksu tenskiego, ale także właśnie jeśli chodzi o przełożenie całej stójki pod MMA. I tak naprawdę nawet myślałem o tym, o czym pracowaliśmy ostatnio w walce, żeby właśnie zachodzić Mikołaja, zmieniać pozycję z różnych, jak gdyby stać na inne nogi. No Maciek tak naprawdę ma, można powiedzieć, że idzie podobną drogą, czy ja idę podobną drogą do niego, tak? Wiadomo, jeśli jeszcze mu nie wyrównuję poziomem sportowym, ale jeśli chodzi właśnie o bycie strażakiem i łączenie tych treningów z pracą zawodową i z pomocą służbą innym osobom, tak? Potrzebującym. Na koniec jeszcze powie, czy Maciek jeszcze da radę zatańczyć ten ostatni taniec i pokazać się swoim kibicom, bo jest wielu, których na to czeka. Tak, z tego co wiem, to Maciek jest bardzo... bardzo głodny jeszcze jak gdyby tej końcówki swojej kariery, pokazania tego jeszcze ostatniego pazura wszystkim, że jeszcze na co go stać. I zapewniam was, że stać go na wiele, jeszcze ma, mógłby nie jednego mało lata, jak to się mówi, jak gdyby wyprostować. Lecz wiem, że jest teraz zapracowany, jeśli chodzi o treningi personalne i tak dalej. Myślę, że po prostu nie trafiła się jeszcze jemu taka jak gdyby godna oferta, nie, walki, która by go zmotywowała po prostu do przygotowań. W razie co, gratulujemy i czekamy na kolejny występ. Tak, dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim sponsorom, swoim trenerom, swojej rodzinie. Kocham was, swojej ukochanej Nikoli. Kocham cię, kochanie. I widzimy się w domku. Dziękuję wszystkim. Dzięki. Dziękuję bardzo.